Do Komendy Straży Miejskiej w Kłodzku trafiło nagranie nadesłane przez mieszkańca ujawniające nielegalne składowanie i wyrzucanie odpadów w większości puszek. Do Straży Miejskiej wpłynęło nagranie, jak mężczyzna wyrzuca duże ilości metalowych puszek, które wylądowały de facto w korycie rzeki. Filmik został nadesłany od jednego z mieszkańca Kłodzka. Przekazałem sprawę natychmiast rejonowemu, który jest odpowiedzialny za ten rejon. Kilka godzin trwało ustalenie, kim jest ten mężczyzna. Mężczyzna z filmu został zidentyfikowany i również został poinformowany w dniu dzisiejszym o dalszych krokach prawnych, które będą podjęte za popełnione wykroczenie. Podpisał stosowne dokumenty z tym związane. Pomimo wielu możliwości legalnego pozbywania się odpadów, w mieście co jakiś czas powstają dzikie wysypiska. Straż Miejska stara się na bieżąco interweniować w takich przypadkach i prosi także mieszkańców o zwracanie uwagi na nielegalne gospodarowanie odpadami i wspólne dbanie o czystość w mieście.